W dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o polskojęzycznych audycjach nadawanych przez brytyjską BBC, które brytyjska stacja zaczęła nadawać po wybuchu II wojny światowej. Te audycje miały wówczas ogromny wpływ na postawę Polaków. Dowiecie się, czy rzeczywiście mówiły one prawdę. O tym, że 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie wybuchło powstanie, świat dowiedział się dopiero następnego dnia z audycji sekcji polskiej brytyjskiej BBC na danej o godzinie 5.45. To brytyjska stacja jako pierwsza zakomunikowała, że mieszkańcy polskiej stolicy od kilkunastu godzin Toczą nierówną walkę z niemieckim okupantem. To właśnie BBC była wówczas najważniejszym źródłem wiedzy na temat warszawskiego powstania, informując kilka razy dziennie opinię publiczną o tym, co dzieje się w Warszawie. Informacje BBC na temat powstania były potem powielane przez inne zagraniczne rozgłośnie, zwracając uwagę świata na bohaterską walkę. Mieszkańców polskiej stolicy. Jeszcze większy wpływ miały one na sytuację w samej Polsce. Polskojęzyczne audycje brytyjskiej stacji utwierdzały bowiem Polaków w przekonaniu, że ich walka ma rzeczywiście sens i że ostatecznie przyniesie im zwycięstwo. Budziły w nich przekonanie, że Zachód zrobi wszystko, aby pomóc walczącej polskiej stolicy. Być może nawet wpłynie na postawę Sowietów, którzy ruszą wreszcie z nową ofensywą i wkrótce zajmą Warszawę. Gdy 8 sierpnia 1944 roku w Warszawie zaczęła nadawać swoje komunikaty, Powstańcza radiostacja Błyskawica były one potem retransmitowane w audycjach popołudniowych sekcji polskiej BBC, którą kierował wówczas Gregory MacDonald. Tych komunikatów szczególnie pilnie słuchali żołnierze polskich sił zbrojnych na zachodzie. Dla nich były one jedynym wiarygodnym źródłem wiedzy o tym, co dzieje się w Warszawie. Ale audycje BBC. O powstaniu pełniły jeszcze jedną ważną rolę. W miarę jak Niemcy odcinali poszczególne dzielnice Warszawy, pozwalały one armii krajowej utrzymać łączność pomiędzy rozproszonymi grupami powstańców. Jednak za polskojęzycznymi audycjami BBC na temat warszawskiego powstania kryła się brutalna brytyjska polityka, w której zawsze najważniejsze były brytyjskie interesy. Jak już wspomniałem, pierwsza audycja BBC na temat powstania w Warszawie wyemitowana została 2 sierpnia 1944 roku. Zarówno ta pierwsza audycja, jak i następne audycje brytyjskiej stacji na temat warszawskiego powstania zawierały zapewnienia walczących o nadejściu rychłej pomocy ze strony stojącej po drugiej stronie Wisły Armii Czerwonej. W audycjach brytyjskiej stacji, wyemitowanych 3 i 4 sierpnia 1944 roku, podkreślano wręcz, że Związek Sowiecki i jego Armia Czerwona w pełni współpracują z walczącymi powstańcami. Ta ostatnia informacja wywołała ostrą reakcję strony polskiej. Zdementował ją natychmiast komendant główny Armii Krajowej, generał Tadeusz Komorowski Bur. Podkreślając jasno, że do tej pory powstańcy warszawscy nie otrzymali jakiejkolwiek pomocy od Armii Czerwonej. Jednak pomimo demenki Bora Komorowskiego, BBC dalej powielała informacje o rzekomej sowieckiej pomocy dla powstania. Zresztą podobnie było w przypadku brytyjskich gazet, które również eksponowały fakt współpracy powstańców z Sowietami. Dopiero w drugiej połowie sierpnia 1944 roku ton audycji BBC na temat powstania w Warszawie stał się nieco bardziej bliższy prawdzie. Brytyjska rozgłośnia poinformowała wówczas o apelu brytyjskiego premiera Winstona Churchilla do Stalina o udzielenie pomocy walczącej w Warszawie. Jak również o tym, że Sowieci odmówili udostępnienia swoich lotnisk dla brytyjskich samolotów, które mogłyby dokonać zrzutów dla walczącej polskiej stolicy. Brytyjska stacja próbowała wówczas wyłamywać się z narzuconej przez brytyjski rząd narracji na temat postawy Sowietów. W dużej mierze działo się tak za sprawą szefa jej sekcji polskiej. Gregorego McDonalda, który sympatyzował z Polakami. Jednak we wrześniu 1944 roku brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaczęło twardo domagać się tego, aby jej polskojęzyczne audycje, zwłaszcza te, które dotyczyły warszawskiego powstania, nie miały antysowieckiego charakteru. Jak podkreślało brytyjskie MSZ, Najważniejszym priorytetem dla Wielkiej Brytanii jest jedność obozu alianckiego, a nie sprawa sowieckiej pomocy dla powstania w Warszawie. Po tych interwencjach kierownictwo brytyjskiej stacji nakazało MacDonaldowi wyciszenie wiadomości o walkach w Warszawie. MacDonald stanął wówczas przed ogromnym dylematem. Czy mówić prawdę, czy też dbać wyłącznie o brytyjskie interesy, dla których powstanie w Warszawie było przeszkodą w utrzymaniu jedności obozu alianckiego? Ostatecznie MacDonald, pomimo swojej sympatii do Polaków, został brutalnie zmuszony do obrony brytyjskich interesów. Sam pomysł utworzenia sekcji polskiej BBC nie był nowym. Pomysłem. W marcu 1939 roku, po aneksji Czechosłowacji przez III Rzeszę, Brytyjczycy rozpoczęli nadawanie programów w języku czeskim. BBC nadawała również programy w innych językach. Sekcje językowe brytyjskiej stacji zaczęto wówczas zaliczać do grupy tzw. rozgłośni reprezentujących BBC. W rzeczywistości, Miały one reprezentować wyłącznie brytyjskie interesy, skutecznie oddziałując w tym celu na kraje, w językach których nadawały swoje programy. Pomysł nadawania przez brytyjską stację audycji w języku polskim pojawił się jeszcze przed wybuchem wojny. Na początku sierpnia 1939 roku brytyjskie MSZ zapytało brytyjską ambasadę w Warszawie o możliwe reakcje strony polskiej na nadawanie polskojęzycznych audycji przez BBC. Brytyjska ambasada w Warszawie odpowiedziała wówczas, że taki pomysł może być uznany przez polskie władze za impertynencję, ponieważ Polacy. Dysponują własnym radiem, którego roli nikt nie powinien podważać. Jednak sytuacja zmieniła się, gdy 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę, a dwa dni później do wojny przeciw Niemcom przystąpiła Wielka Brytania. Brytyjczycy uznali wówczas, że muszą jak najszybciej powrócić do pomysłu. Nadawania przez BBC audycji w języku polskim. I te audycje wystartowały już 7 września 1939 roku. To właśnie wtedy słuchacze w Polsce po raz pierwszy mogli usłyszeć elektryzujące ich słowa: Tu mówi Londyn. Tamtego dnia na falach brytyjskiej stacji swoje przemówienie wygłosił polski ambasador w Londynie. Edward Raczyński. Cieszę się, że z okazji otwarcia polskich audycji w brytyjskim radio w Londynie mogę przemówić do Was, drodzy rodacy. Polska, napadnięta przez wroga, stawia bohaterski opór wojskom najeźdźcy, budząc podziw i najgłębsze uczucia sympatii całego świata. Uczucia te wyrażają się nie tylko w słowach. Lecz w realnych czynach. Po jego przemówieniu podano dziesięciominutowe wiadomości z Polski, które zostały przeczytane przez Zbigniewa Grabowskiego, londyńskiego korespondenta Polskiego Radia. Obok Grabowskiego pierwszymi pracownikami sekcji polskiej BBC byli Konrad Syrop, londyński korespondent Kuriera Polskiego, i Tadeusz Lutosławski. Pierwszym szefem sekcji polskiej był Robin Campbell, a zaraz po nim na to stanowisko mianowano Michaela Wyncha. Tego ostatniego zastąpił później wspomniany już przeze mnie Gregory MacDonald. Pod jego przewodnictwem sekcja polska funkcjonowała do końca wojny. Zespół sekcji polskiej szybko się rozrastał i pod koniec wojny liczył aż 17 osób. Kandydatów do pracy rekomendowała Polska ambasada w Londynie. W ten właśnie sposób do pracy w sekcji polskiej brytyjskiej stacji trafili m.in. Franciszek Bauer-Czarnowski, były pracownik polskiej ambasady w Londynie, Marek Żuławski, malarz i pisarz, Józef Opieński i Józef Łaciński, przedwojenni spikerzy polskiego radia, Wacław Zbyszewski, utalentowany pisarz i Publicysta, Bolesław Leitgeber, dyplomata i pisarz, Antoni Sobański, znany reportażysta i Michał Budny, były dyplomata. Oprócz rozrastającego się zespołu, zwiększał się także czas trwania polskich audycji. Początkowo było to tylko 15 minut dziennie, ale w końcowym okresie wojny było to już 12-15 minutowych audycji na dobę. Rząd polski chciał, aby kontrolę programową nad działalnością sekcji polskiej przejęło polskie Ministerstwo Informacji, ale nic z tego nie wyszło, bo na takie rozwiązanie nie zgodzili się Brytyjczycy. Treści polskojęzycznych programów były poddawane szczegółowej analizie przez Brytyjczyków. Sprawdzano przede wszystkim to, czy nie ma w nich informacji, które mogłyby mieć wpływ na relacje Wielkiej Brytanii z Sowietami. Cenzurze podlegało wszystko to, co Brytyjczycy uznali za antysowieckie. Polskojęzyczne audycje nadawane przez BBC miały jednak Ogromny wpływ na ówczesną postawę Polaków. Przyczyniły się m.in. do wywołania powstania w Warszawie. Jeszcze przed wybuchem powstania Polacy mogli usłyszeć na falach BBC, że otrzymają pomoc aliantów, którzy nie opuszczą ich w potrzebie. W rzeczywistości BBC dbała wyłącznie o brytyjskie interesy, naprzeciw których. Znalazły się wówczas polskie interesy. Tak było m.in. wtedy, gdy generał Anders wyprowadzał swoją armię ze Związku Sowieckiego. Tak było wówczas, gdy polski rząd domagał się od Sowietów prawdy na temat Katynia. I tak było wówczas, gdy w Warszawie wybuchło powstanie i dowództwo armii krajowej zaczęło domagać się od aliantów pomocy. To właśnie wtedy polskie interesy znalazły się w całkowitej sprzeczności z brytyjskimi interesami. Tą sprzeczność dobrze opisał Jan Nowak, jeziorański, słynny kurier z Warszawy, który w czasie wojny pracował w sekcji polskiej BBC. Jeziorański opisał sytuację, jaka miała miejsce zaraz po zakończeniu działań wojennych, kiedy poszedł do McDonalda. Z pomysłem rozszerzenia tematyki polskiej. MacDonald odpowiedział mu wówczas tak, ale my tego wcale nie potrzebujemy. Europa Wschodnia jest poza strefą żywotnych interesów Wielkiej Brytanii. Więc i wpływ BBC w Polsce musi zostać utrzymany w ramach, które dyktuje brytyjski interes. I BBC w czasie II wojny światowej zawsze o tej zasadzie. Pamiętała. W następnym moim filmie opowiem Państwu o dokonaniach polskich kryptologów i znaczeniu tych dokonań dla przebiegu II wojny światowej. Dowiecie się, dlaczego o tych dokonaniach po wojnie zapomniano. Ten film zatytułowałem Kod Hitlera. Gorąco zapraszam. Do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Gorące podziękowania składam us memorie, czyli prawo pamięci pierwszemu mecenasowi mojego kanału. Misją us memorie jest udzielanie pomocy ludziom, którzy zostali niesłusznie skazani przez komunistyczny system za swój patriotyzm. Za swoje poświęcenie dla ojczyzny i trafili do więzień, łagrów lub byli mordowani na mocy wyroków lub nawet bez nich. Pragnę podziękować również srebrnym patronom kanału Zakazane Historie, panom Dariuszowi Kwoka i Grzegorzowi Łojko. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Szanowni Państwo, jest już w sprzedaży moja najnowsza książka, którą zatytułowałem Operacja Czwarta Rzesza. Udowadniam w niej, że scenariusz, w którym przyjęto, że Niemcy całkowicie przegrały Drugą wojnę światową, jest jednym wielkim nieporozumieniem. Było zupełnie odwrotnie: to Niemcy wygrały Drugą wojnę światową i ja tego w swojej książce. Dowodzę, z mojej książki dowiecie się również o tym, jakie skutki to zwycięstwo ma nadal dla Polski i całej Europy. Gorąco zachęcam wszystkich do jej zakupienia i przeczytania. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.